Witaj. Czy słyszałeś o funkcji krytycznej naszego umysłu? Czym ona jest? Jak działa? I dlaczego przez tę funkcję nie dokonujemy zmian? Nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Pracuję z podświadomością, tą częścią naszego umysłu, która zajmuje aż 90, a nawet 95%, jak twierdzi dr Joe Dispenza. Funkcja krytyczna, czynnik krytyczny naszego umysłu. To ta część umysłu, która kształtuje się między 8 a 12 rokiem naszego życia. To w tym czasie przestajemy wierzyć w Mikołaja, to w tym czasie szukamy autorytetów poza naszymi rodzicami. To ta część umysłu, która właśnie dzięki hipnozie zostanie pominięta. Dave Ellman twierdził, że właśnie hipnoza jest pominięciem tego czynnika krytycznego i ustanowieniem myślenia selektywnego. Kiedy otwieramy się na konkretne sugestie, czynnik krytyczny pełni niezwykle ważną funkcję, bo jest taką weryfikacją naszej rzeczywistości. Kiedy chcemy kupić używane auto i sprzedawca mówi nam: Pani, jak nowy? A wiesz, że 7 lat stał na przykład w garażu i nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie. Dzięki tej funkcji weryfikujemy rzeczywistość. Ale funkcja ta utwierdza i utrwala wszystko, co dostaliśmy do 7 roku życia, kiedy nasz umysł był naturalnie w hipnozie, więc przyjmowaliśmy wszystkie sugestie jako prawdziwe. I on to wszystko utrwala. Utwierdza i kiedy myślimy o sobie, bądź kiedyś ktoś nam powiedział, źle wyglądasz, brzydko, jak zwykle źle się ubrałaś, co ty na siebie włożyłaś, i kiedy ktoś mówi, ładnie wyglądasz, to nie wierzysz, bo czynnik krytyczny nie przyjmuje tego komplementu. On ma utrwalone inne przekonanie w swoim umyśle. Piękne jest to, że podczas pracy z podświadomością, przy wykorzystaniu tego cudownego narzędzia, jakim jest hipnoterapia, omijamy czynnik krytyczny i to, co otrzymaliśmy do 7 roku życia, można zmienić. Możemy przyjąć nowe sugestie, nowe przekonania, takie, które nam sprzyjają, które sprawiają, że nasze życie staje się dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze i dużo szczęśliwsze. Zapraszam Cię do otwarcia się na pracę z podświadomością, na weryfikację tego, co w Tobie jest dobre, co Cię wzmacnia i tego, co Cię ogranicza, zarówno w sferze Twojej emocjonalnej, w sferze psychosomatyki. Możemy dotrzeć tak głęboko, aby pozmieniać to, co blokuje Twoje szczęście. Stworzyłam również bardzo głębokie procesy transformacji. Szczegóły znajdziesz w opisie. Zapraszam do zapoznania się, jeżeli masz w sobie tą gotowość, żeby rzeczywiście poczuć to szczęście i powiedzieć: tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą kobietą, mężczyzną, to zapraszam Cię do głębokich transformacji. Pozdrawiam z miłością. Dziękuję, że jesteś.